Okej, okay. I te wszystkie informacje tylko i wyłącznie na podstawie zdjęcia, które jest jeszcze źle zrobione. Cześć, jestem Monika, jestem antropologiem sądowym i prowadzę bloga AntropoGeek oraz podcast Antropologicznie Mówiąc. A dzisiaj chciałabym zaprosić Was do obejrzenia ze mną i przeanalizowania razem ze mną jednego z odcinków serialu Kości. Zapraszam. Chyba ludzka. Na pewno ludzka. Przeciwstawny kciuk. Sądząc po wielkości męska. No dobra. I to wszystko ona określiła tylko na podstawie jednego zdjęcia ręki. Słuchajcie, no, ja się na rękach trochę znam. Pisałam z rąk magisterkę. Co prawda nie analizowałam tam rozczłonkowanych kawałków ciała, które przychodziły do mnie w pudełkach albo na zdjęciach. Natomiast... No, co nieco wiem i wiem przede wszystkim, że to zdjęcie nie jest wykonane poprawnie. Spoglądam sobie tutaj, bo to zdjęcie właśnie mam wyświetlone. No i przede wszystkim kąt zrobienia zdjęcia jest straszny. Tam nie ma żadnej miarki niczego, co mogłoby wskazywać na faktyczny rozmiar tej ręki, więc przepraszam, na jakiej podstawie ona określa, że ta ręka jest męska? Bo ona powiedziała, że na podstawie rozmiaru, no ale... To zdjęcie jest zrobione pod kątem, nie z góry i nie mamy żadnego wskaźnika, żadnej miarki, która pokazałaby nam, jakiej faktycznie wielkości jest ta ręka, więc czy faktycznie jest męska? No to jest inna kwestia. Właśnie a propos tego, że nie ma żadnej miarki. Normalnie, kiedy wykonujemy zdjęcia, one są wykonywane w odpowiedni sposób, na zdjęciach musi być coś podobnego do tego, co ja Wam prezentuję. Tutaj są skalówki kryminalistyczne. Skalówek kryminalistycznych używa się właśnie po to, żeby pokazać, jak duże coś jest albo jak małe coś jest. One występują w różnych kształtach, w różnych wariantach. Są też takie w kształcie linijki. Ta jest akurat taką wersją portfelową, którą ja zwykle przy sobie noszę, w razie czego zawsze mam taką przy sobie. Dlaczego skalówka? Tak naprawdę wystarczy nam zwykły, nie wiem, centymetr krawiecki, zwykła linijka. Natomiast skalówki są używane dlatego, że one przede wszystkim mają matową powierzchnię, więc nie świecą się na zdjęciach, a po drugie no, są czarno-białe, więc też łatwo jest nam obliczyć coś potem, w razie gdyby to było konieczne. No, tak jak powiedziałam, to też nie może być tak, że te skalówki są przykładane jakkolwiek pod kątem, czy że zdjęcie jest robione pod kątem, no, kiedy chcemy zmierzyć długość czegoś, no, to musi być położone w takim miejscu, żeby to było możliwe. Więc no, tutaj po pierwsze zdjęcie, więc czy ta ręka jest męska? No nie powiedziałabym. Druga kwestia jeszcze, czy ona jest ludzka? No, z dużym prawdopodobieństwem jest, tylko pamiętajmy, że nie tylko ludzie mają przeciwstawne kciuki. Pomóc? Dzięki, chcę się tego pozbyć. To ludzkie szczątki. Muszę je przesłać do Instytutu Jeffersona w Waszyngtonie. Fajnie, mają tam trąbkę Dizziego Gillespiego. Wiem, rękawice Muhammada Alego, cylinder, w którym zginął Lincoln. No, odważnie. W życiu nie wysłałabym kurierem szczątków kostnych. Przede wszystkim dlatego, że one muszą być przewożone w bezpieczny sposób, a wiemy wszyscy, jak kurierzy potrafią rzucać rzeczami. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że no, jeżeli ktoś ukradnie tą przesyłkę, nie wiem, jeżeli ona się gdzieś zgubi, jeżeli kurier z ciekawości ją otworzy, no, to są przecież materiały dowodowe, tak? Które pierwsze mogą ulec zniszczeniu, po drugie ktoś może celowo próbować zniszczyć ten dowód, a po trzecie no, jest jeszcze kwestia tego, że materiał dowodowy nie powinien się gubić, prawda? No ale najwidoczniej, jeżeli znasz imię kuriera, no to możesz mu zaufać. Płat skóry z tatuażem. Zapytajmy ekspertkę. Dość prosty. Dwa kolory, czerwony i czarny. Jakiś etniczny wzór. Ona woli mnie. Powiedziała, że jestem słodki. Śmiała się z trzeciego nozdrza. Dobre. Żartować z trzeciego nozdrza. Pójdziemy na kawę. Chciała mnie schrupać. Zach ma przewagę. Gotowe. Faktycznie, można identyfikować osobę na podstawie tatuaży. To się zwykle dzieje w sytuacjach, w których no,
szczątki są w zaawansowanym stanie rozkładu, albo są rozkawałkowane, albo po jakichś katastrofach masowych, jak na przykład tsunami z 2004 roku. Wtedy wiem, że też używano tatuaży do wstępnej identyfikacji. Natomiast nie polega to na tym, co zrobiono w tym odcinku serialu, czyli nie odtwarzamy na podstawie jednego fragmentu tatuażu całego tatuażu, bo to jest obarczone tak dużym ryzykiem błędu, że nie robimy tego. Natomiast na podstawie całego tatuażu albo jego większej części, jeżeli jest zachowana, możemy stwierdzić, czy według zeznań świadków, rodziny, zdjęć, ta osoba na danej części ciała miała wykonany tatuaż i czy to był prawdopodobnie ten tatuaż. No to nam zawęża pewną grupę osób poszukiwanych, natomiast to nie jest tak, że dzięki tatuażowi na pewno zidentyfikujemy tą osobę w 100% i że to wystarczy. Weźmy ją. Porównamy z nacięciami na kościach Langera, a to ze śladami zębów. No, tutaj to już mnie nawet chyba trochę zdenerwowali. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o analizę śladu ugryzień, to każdy z nas musi zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Ślad ugryzienia to nie jest pieczątka zębów. To, w jaki sposób zęby odciskują się na danej powierzchni, na tym, co na powierzchni, która była gryziona, zależy od tego, jaki to jest materiał, to znaczy z czego, co jest gryzione, czyli inaczej to będzie na powierzchni jabłka, inaczej na powierzchni sera, inaczej na skórze. Zależy też, jeżeli gryziemy skórę, od tego, jak ta skóra jest napięta, z której to jest części ciała, od samego mechanizmu ugryzienia, więc to nie jest takie zero-jedynkowe. No a tutaj jabłko, no okej. Okay. Są jabłka, które są twardsze, są jabłka, które są miększe. No tutaj nie wiemy, jakie to są inne jabłka przede wszystkim, ale nawet jeśli byłoby to twarde jabłko, to nie uważam, żeby jabłko było dobrym modelem, który można wykorzystać w identyfikacji śladów ugryzień. Natomiast gdybym nie miała nic innego, a musiałabym, no to trzeba pracować na tym, na czym mamy, tylko pamiętajmy, że prawdopodobieństwo i dokładność naszej analizy spada wraz z tym, co identyfikujemy jako materiał dowodowy. Zak pokaże to jeszcze odontologowi, ale mam rację. Hannibal? Tak jak Hannibal Lecter? Nie wiem, co to znaczy. Jesteś pewna, że to ślady zębów człowieka? Ogryzł mięsem. To chore. Ten, kto je surowe ludzkie mięso, zachoruje. Faktycznie. Osoba, która zje ludzkie mięso, zwłaszcza nie poddana obróbce termicznej, może zachorować. I to jest spowodowane prionami, czyli takimi białkowymi cząsteczkami zakaźnymi, które każdy z nas ma w swoim organizmie i one nie są dla nas zupełnie szkodliwe. One zaczynają być groźne dopiero kiedy pod wpływem jakichś czynników zmienią swoją konformację. Przykładem choroby prionowej jest na przykład kuru, którego objawem jest ataksja muszczkowa, a ona objawia się między innymi w zaburzeniach chodzenia, braku płynności ruchu, w wiotczeniu mięśni, drżeniu mięśni itd. Oczywiście jest to choroba śmiertelna. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, bardzo chętnie przygotuję dla Was odcinek na temat chorób prionowych. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy filmik, w którym analizowałam jeden z odcinków serialu Kości. I zapraszam Was już na kolejne publikacje, które będą się tutaj pojawiać regularnie. Jeżeli nie chcecie ich przegapić, koniecznie wciśnijcie przycisk subskrybuj i wciśnijcie dzwoneczek, wtedy dostaniecie powiadomienie o każdym nowym filmie. Do zobaczenia, cześć!